to rekord życiowy naszego 28-letniego skoczka Zakopanego. W tym sezonie tylko raz w 30 w Engelbergu na 25 miejscu Marcin Wachleda. Ostatnio go nie oglądaliśmy. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi, ale zdaje się, że sobie nie radzi. Niestety. Troszeczkę zastanawiające, dla mnie przynajmniej, dlaczego mimo tak fatalnej formy od kilku sezonów znajduje jeszcze uznanie w oczach trenera Łukasza Kruczka i jest powoływany do reprezentacji. Ma 28 lat, a więc raczej trudno się spodziewać, że jeszcze coś wielkiego w karierze osiągnie. Może lepiej byłoby inwestować w młodszych zawodników, nawet jeżeli będą osiągali porównywalne wyniki. No ale 102 metry skacze Marcin Wachleda, to jest na razie przedostatni rezultat kary.